Siemanko. Siemanko, witam na kanale. Właśnie wróciłem z kawalerki, którą wynajmują moi rodzice i lokator powiedział mi, że znalazł w piwnicy jakieś moje stare gry, stare gazety, więc to wszystko przed chwilą przytargałem i stwierdziłem, że fajnie będzie te stare gierki, oczywiście są gierki na PZ-a, rozpakować razem z Wami i zobaczyć w ogóle co to jest, bo tam gazetki to raczej PSX Extreme, które kiedyś nie mogłem znaleźć, myślałem, że poszły do pieca, a jednak się odnalazły, także idę, przerzucam to szybko na stół i rozpakowujemy to. Dobra, reklamówka leży. Ja sobie przygotowuję tutaj blat roboczy, tylko kart ma najlepsze światło, bo z tym mam zawsze problem. I tu mam tą całą reklamówkę. Będę brał sobie gierki po kolei i sprawdzę co jest w środku. Tutaj nie widać, bo one mają wszystkie jakieś pudełka zastępcze. To zobaczymy co tu pierwszego mamy. O, klasyczek. Klasyczek. Tylko wyostrzę. I to jest jakieś gazetki, gry. Stare, starość. I tu mamy tak, Snowway Avalanche, Euro Football 2002, to są srogie gierki. I Duke Nukem Manhattan Projects, to jest gierka, która była 2D, całkiem fajny Duke, aż o nim zapomniałem. A tutaj mamy jakieś dodatki, tak? Nie wiem, czy to jest Duke Nukem 3D oryginalny, Sidekrzyna i jakieś dema. Także proszę, proszę, co za skarb się trafił. Dobra, kolejny. I co my tu, o, to już jakiś srogi krapiszczon. Piraci Nowy Świat, taki też z gazety, ale to musi być jakaś giera tak sroga. Widzicie, w co kiedyś człowiek grał, w takie gierulce. Co tutaj mamy? I tu mamy też, widzę, Sidekrzyna, jeszcze jakieś pozostałości, jakieś sprzedałem przez całą kolekcję tych gazetkowych, bo tego kupowałem masy na tony. I tak, Eksterminacja, grałem, całkiem sympatyczna strategia. Tu mamy Dark Rage Z, też chyba strategia to była, z tego co pamiętam. O! I tu mamy świetną gierkę, jak ja uwielbiałem tą gierkę, Disciples Sacred Land. No ja w Disciplesach się zakochałem, jak sobie tą gierkę kupiłem, ona wygląda teraz pewnie mega słabo, ale uwielbiam ten tytuł. I tutaj, co tu mamy? Warlord, Battle Cry, dwójeczka, pewnie też to ogrywałem, bo ja wszystkie gierki ogrywałem. No proszę, co za zdobycz. Dobra, co my tu mamy dalej? To jakieś grube pudło, solidne, grube. I o. Proszę Państwa, 5 CD-ków z pierwszą częścią Baldur's Gate'a od Inter. Forgotten Realms Interplay. Sama słodycz. Sama słodycz, pa. Kurde, jakie to... No nie, no to sobie zostawię. To sobie zostawię chyba. Tu widzę, że kolejne to jest Fallout'ik. Tu mam jakąś, chyba ona była też z gazety. Bo tu mamy tylko taką srogą samą ulotkę. I Fallouta chyba sobie też gdzieś zostawię, tylko muszę do jakiegoś mniejszego pudełka przerzucić. Patrzcie, z instrukcją i płytka z Falloutem, jak ona wygląda. CD Projekt. CD Projekt, tak? CD Projekt. Proszę bardzo, Elegancior. Mój ulubiony Falloutik. Miodzio. To jest giera, jak ktoś nie grał, to musi zagrać. Tu mamy puste pudełeczko, także tutaj mamy Zonka. Tu jakaś gazetka. Co to jest? CD Action. I tu mamy Desert Storm, chyba całego jakiś przedem. Hitmana dwójeczkę. I Special Forces. Tego Special Forces kojarzę, co to za gierka, to jakaś strzelanka TPP. Ale nie pamiętam gameplayu. O, tu do mojej karty graficznej Gigabyte'a pamiętam jak kupowałem. Dostałem Serious Sama dwójeczkę, którego też uwielbiam. No, idealna płytka. Bardzo fajny tytuł. Ja tak się naśmiałem w tych cutscenkach, w tej gierce. Bardzo fajny Serious Sam. Dobra, co my tu mamy? O, Mesjasz. Mesjasz też od Interplay. Widzę, dużo tutaj gierek się pojawia od Interplaya. No idealne, ja dbałem o swoje płytki, także tutaj mamy idealne. I co my tu mamy? Mesjasz CD1, CD2. Gierka TPP o takim aniołku, cherubinku, który mógł wchodzić w ciała przeciwników i wtedy, że tak powiem, mógł strzelać i robić tam czynności, a tak to jak był poza ciałem, to był bardzo łatwym celem, także gierka też fajna. Jakieś były PC Master Race, także... O, i mamy Legacy of Kain Soul River od Crystal Dynamics, teraz co Lare robią. A czy oni teraz robią? Czy wcześniej robili to wcześniej? Jakoś tam Lare zrobili oni na pewno. Też z jakiejś gazetki to jest. Jedna płytka na PSX, ja to ogrywałem kiedyś u kumpla. Też lubię tę serię Legacy of Kain. Cóż tu dalej mamy? Pusta, ząbczek, także niektóre widzę puste jakieś pudełka też są. A tu już widzę, że jest jakaś chamsko drukowana okładka do Bloodraina.
tak, i mamy tutaj Blood Rain, pełna wersja. No co wy nie powiecie? Blood Rain CD2 połączone właśnie z gierką Shade, Gniew Anioła. To był jakiś taki średniak albo krapiszcząt też od Senegi. Ale Blood Rain, naprawdę świetny tytulik. Ja jedynkę i dwójeczkę przeszedłem, chociaż dwójka według mnie gorsza. Ale tutaj, że tak powiem, fajna giera. Stare retro giery, aż się łezka wokół kręci. Co, co tu powypadało? O proszę, tu jakie mamy srogie kalibry. FPS-iki tu się trafiły. Sin. Tam potem próbowali wskrzesić tą gierkę. Był tam Sin Remake czy coś takiego, ale też jakoś specjalnie miał być w odcinkach robiony i specjalnie ta gierka nie poszła. Kingpin, to też tutaj akurat ona miała na początku, jak wyszła, takie wymagania, że szok, że szok. Ale fajna gierka. O, i te, i tu mamy dwójeczkę chyba Disciplesów, tak. Słudzy Ciemności. Słudzy Ciemności, Disciples Strażnicy. Powrót Galena. Ogrywałem też całą gierkę, przeszedłem. Bardzo fajna. Tu mi się podobało w tej gierce, właśnie w tych Disciplesach, czy Disciples, nie wiem czy dobrze tłumaczę. Jak przejmowaliśmy jakiś zamek i teren wokół niego zmieniał się, powiedzmy, w taką krainę, jak mieliśmy ludka jakiegoś elfa, gdzie wszystko było zielone, no to przejmowaliśmy teren, to wszystko było zielone. To był właśnie taki fajny motyw w tej gierce, mi się tak bardzo podobało. Dobra, co mamy tu dalej? O, z Klika jeszcze. Ktoś pamięta Klika? Też namiętnie kupowałem Klika, nawet kiedyś od nich wygrałem gierkę, nie pamiętam, w konkursie, chyba Neverwintera jakiegoś, wartego z dwie dychy, ale człowiek się cieszył, bo wygrał. I to jest tak, The House of the Dead, dwójeczka na szynach celowniczych, tu akurat mychom się grało, także też proszę bardzo, jakie zacne klasyki. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Ohoho, tu chyba jakiś średniak, Korea, Zapomniany Konflikt, wiem, że w to grałem. Komandosi, Behind Enemy Line, pierwsza część Komandosów. Jak ja, kurde, na pierwszych moich kompach to jedynkę i dwójeczkę grałem. Ciężka gierka, ale bardzo fajna. Teraz z dwójkę zrobili, na Playa czwórkę wyszło. No i Vampire The Masquerade Redemption. Też przeszedłem RPG, chyba tam drużyną się nawet grało. I chyba nawet on gdzieś tam się toczył, nawet w czasach potem współczesnych, bo tam chyba nawet te wampiry z miniganami chodziły, z tego co pamiętam, bardzo dawno to ogrywałem. Też taki klasyczek, kurde. Dobra, co tu dalej? Breed. To była jakaś strzelanina i Red Faction. Red Faction też pamiętam, jak wyszło, było bardzo fajne. Jedynkę, dwójkę ogrywałem. I tam on, ta gierka wprowadzała właśnie te zniszczenia terenu. Można było przez ściany przechodzić. Bardzo fajna gierka. A tej Breed średnio kojarzę. Jakaś musiała być taka średniawa. Jeszcze patrzcie na to, seriale. Dobrze akurat, że seriale były drukowane na płycie, że jak nawet mamy samą płytę, to po prostu pudełka nie potrzebujemy, bo jakbym zgubił pudełko, no to dupa, nie odpaliłbym gry. Tu puścioch. Tu coś chyba jest, bo taka cięższa. Co my tu mamy? Aether Lords, też pamiętam tą gierkę z Klika. Też strategia, coś ale w klimatach właśnie Heroesów, tak to można pokrótce określić też. Ale niczym jakoś chyba specjalnie się nie wyróżniała, bo tak nie kojarzę. Wiemy tylko co to za gierka. To chyba puste pudełko, tak, puścioch. I tu chyba coś jeszcze jest. Co tu jest? UFO. Kolejne starcie, też UFOki. Kurde, nie pamiętam tej gierki. Wiem, że grałem, bo akurat UFOki lubiłem właśnie zawsze tą rozbudowę. O, i RPG. Evil Island. Też, kurde, to kojarzę, pamiętam, takie pseudo 3D bidowe to było. I dosyć ciężka ta gierka była, pamiętam, że nie wiem czy całą przyszedłem, także to taki super gierek wyhaczyłem. A co tam dalej mamy w środku? Kurde, co to jest? Przyciągnę sobie to tutaj. O kurde, patrzcie na to. O, co tu jest? Klasyka. To akurat jakaś gierka, jakaś gazeta z tego, ale tutaj mamy PSX Soul Calibur. Kurde, jakieś kupowałem namiętnie te wszystkie PSX Extreme, ja tylko tak przelecę szybko, bo nie będę tego wszystkiego tutaj przeglądał. Ale w idealnym stanie te gazetki są. Tu widzę, mam, co to jest? Poradnik Extreme, to jeszcze do Little Big Planet, to jakieś poradniki. Też jakieś wydanie. Mirror, Ace i Fate, tak, on właśnie chyba tak. PSX Extreme. O, Dragon Balik. Budokai Tenkaichi. Killzonic. Proszę bardzo, dwójeczka, moja ulubiona. Prince of Persia. Dobra, wyciągam jeszcze inne te gazetki, zobaczymy co tam jeszcze jest. O kurde, jaka zdobycz. O panie, co tu jeszcze jest? Żeby taki szczurnik. O, Heavy Rain. Na okładce, czy dobrze widać?
Bioshock, dwójeczka też super. Ciekawe, co są plakaty, kurde. Zaraz popatrzę, bo może zaraz się okaże, że sobie poklejam plakatami trochę mój game roomik. Kurde. Popatrzcie, co to znaleźli. Są plakaty. O, proszę. To może zaraz sobie coś posklęcam. Dobra. God of War. Proszę bardzo. Tutaj mamy... A, bez... Co to było? Neo Plus. Kurde, też nie kojarzę tej gazetki. Znaczy, tak wiem, że była, ale że ja ją kupowałem. W większości PSX Extreme'a właśnie kupowałem. Ale widzę, że też kilka egzemplarzy Neo Plus się dotrafiło. Tu Avatar. Pamiętam, że taki straszny średniak, tam się tylko biegało i strzelało, nic więcej się nie robiło w tej gierce. Dobra, co tu dalej jeszcze mamy? O panie, co to jeszcze jest? Z gazetek. Oj, kiedyś tak się nie było YouTube'a, że człowiek wgooglał sobie grę, recenzję i heja, tylko gazetkę trzeba było czytać. Takie zamierzchłe prehistoryczne czasy dinozaurów. Człowiek jechał w pociągu czy gdzieś tam autobusem, czytał gazetę, babcie patrzały spod łba. Co to za satanista i czyta jakieś plugawe gazety dziwaczne, jeszcze jak jakaś była okładka z lapiszczonem, znaczy w sensie z lachonem z cyco, w cycochach jakiejś w bikini, to już w ogóle tam te babcie to spazmów dostawały. Co to za gówniarzeria czyta? O, proszę. O, Wiedźmak, Powrót Białego Wilka, ale to co to, kurde, pecetowy, przecież to nie wyszło nigdy na dwójka, tylko wyszła na konsolę, także tu mamy Neo Plus. Patrzcie, jakie zdobycze, ale fajnie, że ja to zebrałem od tego gościa. Neo Plus, Neo Plus, patrzcie na to, kolejny Neo Plus. Uncharted dwójeczka, to coś jeszcze jest. O kurde, ale będzie przeglądanie. A na Playu trzeba grać. Co tu jeszcze mamy? O, patrzcie, Neo Plusik. Adamek na okładce. Red Deadzik. Kurde. Infamous, ulubiona, jak ja uwielbiam tą gierkę, po prostu. O, tu mamy też Killzone dwójeczka. Niemożliwe, nie istnieje. Tytulik, kurde, patrzcie tutaj, nie wiem czy to na tej screenie. Ta gierka do tej pory pięknie wygląda, ależ ja uwielbiam, zaraz chyba sobie zagram tego Killzona. Tomb Raider. Jest coś jeszcze tam zostało, jeszcze kilka gazet jest, czekajcie, zaraz jeszcze je wyciągnę. O! Resident Evil piąteczka. Na premierę kupiłem z bratem w kopie, przeszliśmy, też uwielbiam, mam na trójkę, mam na czwórkę. Co tu mamy? Neo Plusik. To tu jest jakiś Need for Speed, to chyba jest, nie wiem czy to jest ten, który to była część, która to część, którą reklamują. Oj, Batman, tak. Arkham Asylum, ale ta gierka też robiła robotę na trójce, jak ona wyszła. Mi to szczena opadła, uderzyła o podłogę po prostu. Zęby się posypały, jak zobaczyłem tę grafikę, jak na początku wchodzimy Batmanem do tego Arkham. Masakra, świetny tytuł. Dobra, to jest wszystko, co wyhaczyłem. Patrzcie, to stare gierule. Magazyny, wszystko wyhaczone z piwnicy. Dobra, jak się podobało, tak jak zawsze, łapka w górę, komentarzyk, trzymajcie się.